Siemano mordeczki, witam was w kolejnym odcinku na kanale Księga Dżungli. W dzisiejszym odcinku pogadamy sobie troszeczkę na temat tego, co się opłaca w terrarystyce, a co nie. Ten wstęp nie będzie za długi, bo nie chcę wam spoilerować zbyt dużo, zbyt wcześnie, a więc intro i przejdźmy do konkretów. A więc jak chodzi o opłacalność, bo użyłem tego słowa u nas w terrarystyce, na czym można zarobić najwięcej pieniędzy, bądź na czym można oszczędzić najwięcej pieniędzy, a odpowiedź na to pytanie nie istnieje. Teoretycznie są faktycznie gatunki, jeżeli skupiamy się akurat właśnie na zwierzętach. Są teoretycznie gatunki, które są najpopularniejsze i nie bez powodu, jak na przykład właśnie regiusy. Regiusy są to węże, które są bardzo łatwe w hodowli, które bardzo łatwo się rozmnażają i bardzo łatwo je sprzedać. Oczywiście bardzo łatwo sprzedać nie mam też na myśli, że każdy rozmnoży i sprzeda. Słuchajcie, na samym początku od razu mówię. Mówimy o zwierzętach dobrej jakości, o zwierzętach zdrowych, i tak dalej, więc to nie jest tak, że każdy, kto rozmnoży, to od razu sprzedaje i jest super, bo sprzedawanie chorych zwierząt, a często osoby, które są niedoświadczone, zaczynają i tak dalej, mogą sprzedać zwierzę, które jest gdzieś niestuprocentowe, które ma roztocza. Osoby początkujące nie zwracają uwagi na wiele rzeczy, więc jakby wykluczam ogólnie ten temat jakości tych zwierząt, a skupiamy się stricte na gatunkach właśnie. Regiusy są to węże, które są najpopularniejsze. Jest najwięcej hodowców regiusów i najwięcej regiusów jest w obrocie. Dlaczego tak jest? No właśnie dlatego, że łatwo się je hoduje, są małe, więc nie zajmują dużo miejsca, łatwo je sprzedać i co do tej sprzedaży jeszcze bardzo taka ważna ciekawostka. Ogrom regiusów idzie od hodowców do hodowców. Są kupowane też przez osoby początkujące, które gdzieś tam chcą zwierzaczka i tak dalej, ale bardzo często regiusy są zakupywane przez hodowców właśnie regiusów, aby gdzieś tam udoskonali swoje następne projekty i tak dalej. Więc regiusów jest opór na rynku hodowców w tym rynku zamkniętym, czyli od hodowcy do hodowcy. Hodowcy bardzo często się wymieniają, taki maluch za takiego malucha, żeby nie przerzucać kasy, to lepiej po prostu się wymienić, jeżeli jeden drugiemu może pomóc. Ale moment, bo zaraz ktoś zapyta, no ale czekaj, regiusy to nie są aż takie drogie węże. No pomijamy oczywiście jakieś geny, które są nie wiadomo skąd. Regiusy też potrafią być za kilkadziesiąt tysięcy. Mówimy o takim rynku polskim. Nie, rynek polski jest bardzo specyficzny, ponieważ w Polsce tak naprawdę bardzo trudno jest sprzedać drogie zwierzę. To znaczy, załóżmy, węża za 10 tysięcy nie jest łatwo sprzedać, ale węża za 30 tysięcy prawie nie da się sprzedać. Pomyślicie sobie, no czekaj, ale jeśli hodowca zarabia nie wiadomo ile, albo ktoś jest bogaty, dlaczego sobie nie kupi? Na węża za 30 tysięcy trzeba mieć ewidentnie plan. To musi być wąż, który bardzo dokładnie wpasuje się w nasz projekt, czyli akurat tego mi brakuje, żeby osiągnąć hodowlany sukces. Węże, które są drogie, u każdego hodowcy na 100% są mega przemyślane i projekt w głowie jest już od dawna. Kupując sobie węża za, dajmy na to, ponad 10 tysięcy, uwierzcie mi, że każdy z nich, w sensie z tych hodowców, ma dokładny na niego plan. Takie węże raczej nie handluje się takimi wężami na terenie naszego kraju, a raczej lecą one za granicę. Zależy kto jakie ma kontakty, kto jak potrafi się zamotać, nie wiem czy to będą Stany Zjednoczone czy Niemcy, nie ma to znaczenia, po prostu są węże, których u nas nie da się praktycznie sprzedać, bo ludzi na to nie stać. Co ciekawe, są węże, które pomimo swojej dość wysokiej ceny, dość łatwo schodzą. Mordy, weźcie, spokój. Są węże, które są dość drogie, a jednak i tak w miarę łatwo je sprzedać. Co to są za węże i dlaczego nie są one tak popularne jak na przykład regiusy? I oto jest właśnie kolejna zależność. Regiusy rozmnaża się bardzo łatwo, więc jest tego ogrom. A węże, które rozmnaża się trudno, jest ich mniej. Dajmy na to viridisy. Morelia viridis to są nadrzewne pytony, są bardzo charakterystyczne z wyglądu. Większość osób uważa je za przepiękne. I jak ja miałem viridisy, naprawdę one zwracały największą uwagę ludzi, którzy przychodzili, którzy nie są w temacie, lub nawet ci, którzy są w temacie. Ale z viridisami jest tak, że po pierwsze, są one wrażliwe na błędy. Wszystkie błędy. I na te węże trzeba mieć naprawdę doświadczenie, trzeba mieć z kim się konsultować, trzeba być bardzo czujnym odnośnie wszelkiego rodzaju niepewności, czyli właśnie czy wąż
zachowuje się na pewno normalnie, trzeba być w kontakcie z weterynarzem. To są węże, które są po prostu wymagające, a rozmnażanie ich jest zdecydowanie trudniejsze niż rozmnażanie, dajmy na to, regiusów. Plusem viridisów jest to, że viridisy złożą więcej jaj niż regius, ale żeby złożyły te jaja, no to już nie jest takie proste. A żeby viridis w ogóle dorósł do właśnie wieku, powiedzmy, bezpiecznego dla samicy, no to już jest kolejna sprawa, a z tym u viridisów schodzi znacznie dłużej niż u regiusów. Pod wieloma względami viridisy są trudniejsze niż regiusy. I dlatego właśnie viridisy, nie mam pojęcia ile kosztuje za viridisa, strzelam, że w tym momencie trzeba dać około 500 euro i trzeba poczekać, aż on dorośnie, trzeba dbać o jego kondycję, zdrowie, warunki i tak dalej, i jest to po prostu wąż trudniejszy. Pomimo że viridisy raczej schodzą dość łatwo, nawet na naszym rynku, pomimo tej swojej ceny, która może ona nie jest wystrzelona w kosmos, ale to nie jest wąż, który za 2 lata nam złoży pierwszy znios, czy tam za 2,5, za 3 lata. To jest wąż, któremu zejdzie z tym znacznie dłużej, to jest wąż, który jest zdecydowanie bardziej narażony na różne choroby, na przeziębienia i tak dalej. Dlatego właśnie viridisy, pomimo że da się to sprzedać, to jest to zdecydowanie trudniejszy temat. Masa hodowców uważa, że łatwiej jest sprzedać więcej zwierząt w niskiej cenie, niż dużo mniej w wysokiej. I powiem wam szczerze tak, miałem mieć projekt na Black Knighta. To są takie czarne gekony lamparcie. One pewnego czasu, w ogóle jak ja nabyłem swoją samicę, były strasznie na hajpie. Wszędzie na Instagramach wyświetlały się te Black Knighty i wszyscy byli podjarani i pomyślałem sobie, ale zajebiście. Kupię sobie samicę, kupię sobie samca i będę miał maluchy za ogrom siana, bo one były drogie. Jak na lamparty, to naprawdę są drogie. Takie naprawdę mocno czarne Black Knighty kosztują coś w granicach pewnie 3000. Zastanówmy się, czy faktycznie w Polsce jest rynek, żebym mógł zrobić, dajmy na to, 10 Black Knightów, bo jeżeli ktoś nie siedzi w ogóle w temacie, to sobie policzy, o kurde, dobra, 10 razy 3000, masz 30 tysięcy, stary, z Black Knightów. A realia są takie, że gówno z tego sprzedaż. I niestety tak wyglądają realia u nas w Polsce. Dlatego nie zrobiłem projektu na Black Knighty, bo po prostu nie mógłbym tego sprzedać. Nie da rady. Faktycznie zdarzy się ktoś, kto wyda 3000, zdarzy się ktoś, kto wyda 7000, ale to wciąż jest tak, że sprzedałem jedną sztukę czy dwie, a wiele mi zostało. Ja to muszę wyżywić. I po co mi to? Wiecie, o co chodzi? No to jakby trzeba przemyśleć pod wieloma aspektami, dlatego ja wszedłem w inne. W ogóle niedługo zdradzę wam, co się szykuje u mnie w projektach i wytłumaczę wam, dlaczego akurat tak duże zmiany dotknęły mojej hodowli, moich projektów, bo tak naprawdę zmieniłem wszystko. Zmieniłem prawie cały plan na moją hodowlę i uważam, że zmieniłem zajebiście. Ale o tym powiem wam później. Pytanie, czy się rozmnaża coś łatwo, czy niełatwo? Czy trzyma się to łatwo, czy niełatwo? Kolejna rzecz, na przykład siatki. Pytony siatkowane są to pytony, które ogólnie nie są trudne w utrzymaniu, natomiast rozmnażanie ich nie należy już do najłatwiejszych, ale kolejna rzecz, pamiętajcie, to nie są węże, które łatwo, powiedzmy, które łatwo się rozmnaża, z tego względu, że jedna samica zajmuje tyle miejsca, co 15 regiusów. Czy 20 nawet. Serio, tak to wygląda. Dlatego jedna siata, faktycznie, ona złoży nawet 50 jaj, nawet 60, być może nawet więcej. I jak sobie tak policzycie, o 60 razy tyle, widzicie, zajebiście dużo siana. Tak. Ale w Polsce mało kto będzie szukał na peta węża, który będzie miał 5 metrów. Plus. Serio, to nie jest tak łatwe, jak wam się wydaje. Uwielbiam siatki. Mi na przykład ten rozmiar nie przeszkadza, nawet powiem więcej, mnie on jara. Uwielbiam to, że siaty są tak przeogromne i dlatego je hoduję, ale wiem, że ludzie, którzy wchodzą w temat, chcą popróbować sobie dopiero, zobaczyć, jakie węże im się najbardziej podobają. Taki ktoś nie weźmie na pierwszego węża siatki. Siatka jest temperamentna, rośnie bardzo szybko. Serio, to nie jest wąż dla każdego, więc liczenie, że o, bym rozmnożył siaty, to bym miał 50 albo 60 jaj i z takich genów to wyjdzie mi no co najmniej 800, a może 2000 nawet złotych za sztukę. I se to liczysz i gdzie wyjebiesz na wakacje, jak to ty nie przepierdolisz tych pieniędzy, no kurwa, no totalnie nie. Będziesz miał na bani 50 węży do wykarmienia i taka jest prawda. Niestety tak to wygląda. Trzeba wiedzieć, komu sprzedawać takie węże, trzeba wiedzieć, jak je sprzedawać, trzeba wiedzieć, gdzie trzeba
być na tyle godnym zaufania, aby ten ktoś od ciebie go wziął. To wszystko nie jest tak banalne być może jak wygląda. Co się najbardziej opłaca w terrarystyce? Moi drodzy, zawsze sugerowałbym się tym, co najłatwiej niby sprzedać, ale to pytanie jest totalnie z dupy i zadałem je dlatego, że tak nazwałem ten filmik, bo wiem, że w zasadzie jest clickbaitowy i każdy się zastanawia, na czym zarobi się najwięcej. Mordy, słuchajcie, nie ma odpowiedzi na to pytanie. Tak naprawdę ogromne pieniądze można zarobić na karmówce, można zarobić ogromne pieniądze na ptasznikach, można zarobić ogromne pieniądze na gekonach, ogromne na regiusach, ogromne na siatkach, na wszystkich zwierzętach można zarobić ogromne pieniądze, ale nikt nie zaczął od ogromnych pieniędzy, zaczynając jakiś temat. Ludzie, w ogóle zarabianie na zwierzętach to jest takie trochę wyssane coś z palca, bo każdy hodowca wie, zarabianie na zwierzętach to tak naprawdę zarobienie na zwierzętach po to, żeby mieć kolejne zwierzęta, żeby móc je utrzymywać, żeby to wszystko po prostu było samowystarczalne, co najbardziej się opłaca. Żeby dobrze zarabiać na tanich zwierzętach, musisz ich robić dużo, ale żeby robić ich dużo, musisz mieć komu to sprzedać. A jeżeli nie masz, to nawet jak zrobisz ich dużo, to będziesz się męczył z ogromną ilością zwierząt i nic z tym nie zrobisz. Sugerując się, bo w zasadzie po to powstał ten film, aby wam wytłumaczyć. Dużo osób gdzieś tam liczy, doszukuje się, jak dużo jest w stanie zarobić, jeśli kupi sobie parkiet tego albo parkiet tamtego. I z czego najbardziej się opłaca? No uważam, że na przykład Viridisy, to się opłaca najbardziej. Tylko że no ja na przykład miałem samicę Viridisa, miała już jajka i padła, bo się przeziębiła. I z mojego błędu, to był mój błąd, ja się do tego przyznaję niestety. To była dla mnie bardzo silna nauczka i od tamtej pory nie byłem w stanie pozwolić sobie na Viridisa, bo po prostu się boję. Bo czuję ogromny respekt do tych węży i boję się, że zawiodę po raz kolejny. To była dla mnie porażka, dlatego też sugerowanie się, że na tym się zarobi najlepiej, no bo faktycznie Viridis złożycie załóżmy 12 jajek, opierdolisz się po 500 euro, a opierdolisz, bo to Viridis. No super, to najpierw musisz rozmnożyć, później musisz to sprzedać, musisz to w ogóle utrzymać do czasu dojrzałości płciowej, to już nie jest tak kolorowe, jak się wydaje. I cały ten filmik powstał po to, żeby wam wytłumaczyć, że tutaj nie można liczyć pieniędzy. Uważam, że naprawdę ogrom hodowców więcej wydało niż zarobiło, więc nieważne, czy on zarobił w sezonie ileś tam, czy ileś tam, nie ma znaczenia, bo nikt nie pyta, ile wydał. Prości ludzie właśnie patrzą na to z tej perspektywy, z takiego jednego rzutu, z jednego punktu, o kurde, patrzy sobie, o ten wąż o 1500, ten 8, o ten 12 tysięcy, ten tyle, no to kurde, na tym stoisku ten chłop ma 70 tysięcy złotych. No nie! On ma zwierzaki o tej wartości i to jest ogromna różnica. Serio, rozmnożenie siatek dla kogoś, kto nie będzie potrafił tego sprzedać, to jest tragedia. To są węże, które szybko rosną, które mają duży apetyt i są dość duże jak na maluchy, a do tego z jednej samicy jest ich naprawdę sporo, więc to musisz utrzymać. Nawet jeżeli byś miał to sprzedać, to musisz rozkarmić. To jest ogrom pracy, to jest ogrom miejsca, ogrom wszystkiego. Jeśli myślicie nad hodowlą pod względem pieniędzy, to jebicie się w łeb. To nie jest biznes. Nie wiem, myślę, że Vanat to obejrzy ten odcinek, bo wiem, że czasem mnie ogląda. Bernie myślę, że też obejrzy ten odcinek. Napiszcie proszę chłopaki w komentarzach, co wy sądzicie na ten temat, bo z Bernie gadałem wielokrotnie, że ludzie mają mega płytkie patrzenie na to wszystko, więc myślę, że Bernie się zgodzi. Terrarystyka to nie jest biznes. To nie jest biznes, serio. To jest po prostu pasja, o którą my jako hodowcy walczymy, żeby potrafiła się utrzymać. Z waszej perspektywy może wygląda to zupełnie inaczej, ale na przykład u mnie, uwaga, mogę wam zdradzić ten sekret, to wszystko i wszystkie zwierzęta, jakie mam, bo mam maluchy do wydania, wydałem gekony lamparcie, mam jeszcze do wydania, jak jesteście zainteresowani, piszcie, mam agamę brodate, malutkie, to i to, piszcie, mam dorosłe gekony lamparcie do wydania, jak chcecie, piszcie i to wszystko, jak patrzycie sobie u mnie na Instagramie, o kurde, no ten to robi flotę. Na 100% nie zwróciło mi się nawet 50% moich kosztów, które w to włożyłem. Na 1000000%, nawet 50%, czajcie to. Nawet połowa mi się nie zwróciła z tego wszystkiego. Ja zainwestowałem bardzo dużo pieniędzy w to, znaczy no nie zainwestowałem, wydałem. Wydałem jak debil, bo kupowałem sobie zwierzęta, które po prostu mi się podobały i chciałem je mieć. Nie żałuję, pomimo że naprawdę przez myślę, że ogrom czasu nie zwróci mi się to wszystko. To jestem szczęśliwy, a to co staram się wydawać do
nowych domków tak naprawdę jest po to, żeby zwracać sobie koszty, które sobie sam generuję non-stop. Nie mogę nazwać się... To jest trudne, bo w tym momencie ostatnio w ogóle wyszła dość głośna sprawa. Kto może nazywać się hodowcą? Nie wiem. I w zasadzie powiem wam, czy ja się nazywam hodowcą? No zależy, kto na to patrzy. Zawsze myślałem, że tak, bo hoduję zwierzęta, bo rozmnażam zwierzęta, może nie w ogromnych ilościach, ale i rozmnażam, i hoduję, poszerzam swoją hodowlę, mam hodowlę. Można to chyba nazwać hodowlą, bo mam więcej niż 3 gatunki zwierząt, bo zająłem sobie tym 50% mojego mieszkania. Myślałem, że mogę nazwać się hodowcą. Napiszcie w komentarzu, co wy sądzicie. Czy jestem jakimś, nie wiem, czy jestem terrorystą, czy hodowcą, czy jestem hobbystycznym hodowcą, czy przetrzymywaczem zwierząt. Nie mam pojęcia, jak to nazwać i w zasadzie jebie mnie to, jak się nazywam, bo nie potrzebuję sobie w ogóle tym budować ego. Czy ktoś mnie nazwie hodowcą, czy terrorystą, czy hobbystą, no serio jebie mnie to. Robię to, co kocham, robię to tak, jak potrafię, uczę się, robię to coraz lepiej, to na pewno. Tak naprawdę nie potrzebuję plakietki. Mam wyjeb... Ale napiszcie z ciekawości, bo jestem ciekaw, jakie wy macie opinie na temat właśnie tego, kto może nazywać się hodowcą, a kto nie. Nie proszę się o żadne plakietki i o żadne tytuły, więc naprawdę mi to obojętne, ale jestem ciekawy, co wy o tym sądzicie, więc napiszcie koniecznie w komentarzach. Dziękuję bardzo za uwagę, moi drodzy, pamiętajcie, podsumowanko, takie może średnio mądre. Pieniądze są zawsze po drodze. Tylko po drodze. Jeżeli idziesz po pieniądze, to ich nie zdobędziesz na pewno. Dziękuję wam bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że się podobało. Koniecznie zostawcie subskrypcję tam na dole, bo jest to dla mnie ogrom ważny. Myślałem, że do końca roku 2022 dobijemy 10 tysięcy. Nie udało się, zostało naprawdę niewiele. Weź, zjedź niżej, kliknij czerwony przycisk i zrób mi tą ogromną przyjemność. A na 10 tysięcy wydaję nutkę, która jest już nagrana tak naprawdę, więc czekam tylko na was. Dziękuję bardzo, trzymajcie się. Yo.